TV24, reporter Skype. Drodzy Państwo, dzisiejszy dzień jest dzień, który jest bardziej smutny jak wesoły. Jest to dzień, kiedy poświęcamy nasze myśli, nasze skupienie ku tym, których już między nami nie ma. To jest 17 września, a więc rocznica napadu Sowietów na Polskę. Tak się dzisiaj złożyło, że ja sobie pozwoliłem na to, żeby pojechać tam, gdzie są ruiny Gdańska, nad miejsce, gdzie stoją jachty i tak dalej, bo nikt by z obcokrajowców nie mógł się spodziewać tego, którzy dzisiaj tam przypłynęli, że ten dzień jest tak szczególny dla nas. Tak szczególny, tym bardziej, że wypadałoby go jakoś uczcić. A tymczasem, kochani Państwo, okazuje się, że młodzi ludzie nie zawsze są okurą w stosunku do rocznic tego typu. Kiedy zwróciłem uwagę młodym ludziom, którzy pili alkohol tam, że to nie wypada, ponieważ ta rocznica o czymś mówi i trzeba ją uszanować. Nie uszanowali tego, choć wypadało. Powiadomiłem po prostu naszą policję. To jest przykre. I tu chwała naszej policji, ponieważ jak do tej pory zdarzały się różne rzeczy, że może ktoś nie reagował, może był odpychający, to pan oficer przyjął ten mój sygnał, że no bo nie powinno się w miejscu publicznym na zwróconą, kochani Państwo, uwagę pić alkohol, a jeszcze ktoś idzie pod płot, gdzie jest to wszystko widoczne. A przecież ja do nich zaapelowałem. Młodzi ludzie, uważajcie, przecież dzisiaj jest 17 wrzesień, tak bolesna rocznica. Nikt na to nie zwrócił uwagi. Nie zdążyłem dokończyć mojego zgłoszenia, a tym jestem mile zaskoczony, bo policja podjęła interwencję. Jakiś czas później pojechałem tam, sprawdziłem. Okazało się, że sprawa została wyczyszczona. To nie o to chodzi, że ktoś etc., etc., kochani Państwo. Tu chodzi o pamięć narodową i o szacunek do niej ze strony młodych ludzi. I jeżeli ci ludzie, kiedy im się zwraca uwagę, olewają sprawę, a przepraszam, kochani Państwo, oni poszli tam, a przynajmniej jeden z nich i oddał swój mocz. No, kochani, ja tego nie mogłem ścierpieć, dlatego poprosiłem o to, ponieważ w tym miejscu nie wolno pić alkoholu, żeby policja im przynajmniej zwróciła uwagę. Przepraszam, że to zrobiłem, ale jeżeli chodzi o szacunek dla symboli narodowych, nie możemy milczeć. Kochani, nie możemy milczeć. Bo wobec chamstwa, jak mawiał poeta Roman Śliwonik, człowiek może czuć się bezradnym.
Szanowni Państwo, nie bądźmy bezradnymi, kiedy dzieje się chamstwo. A ja nie będę określał granic tego chamstwa, ani form tego chamstwa. Państwo musicie to ocenić sami. TV24, reporter Sky, w dzień napadu jego rocznicy Sowietów na Polskę 17 września.